chętnie bym w tym uczestniczyła, ale nie tak teraz nagle, prawda? Oczywiście. Natomiast dlaczego mnie to zaintrygowało? Ponieważ, jak wiadomo, każdy z nas, albo prawie każdy z nas w jakiejś wczesnej młodości przeczytał sobie Homera, tak złożyło, że musiałam go na nowo przeczytać teraz, kilka lat temu. Mianowicie jestem redaktorem także miesięcznika Odry i udało mi się nakłonić takiego bardzo wybitnego eseistę włoskiego, Pietro Citatiego, do współpracy z naszym miesięcznikiem. No, on jest uznany przez Francuzów, którzy nie są tacy skorzy do akceptowania z innych krajów pisarzy, ale teraz niedawno go nazwali jednym z najbardziej błyskotliwych eseistów tego stulecia. No więc właśnie, i on nam przysyłał takie różne... Ugnieszka, cudowna tłumaczka literatury włoskiej obok Kasprzysiaka, o którego muszę dopytać, podobno tu gdzieś jest. Więc Ugniewska w jej przekładzie Citatiego mieliśmy kilka cudownych rzeczywiście jego esejów, między innymi o naszym Potockim. Genialny zupełnie tekst o Saragosie. I ponieważ wdałam się w jakąś korespondencję z panem Citatiem, siłą rzeczy redakcyjną, on mi ofiarował swoją książkę, czy zapowiedział mi, że wznowienie Ulyssesa mi przyśle. Dość na tym, że zaczęłam tego czytać. I ten Ulysses jest po prostu książką tak genialną, której nie jest w stanie, jak dotąd widzę, a jestem oczytana nieco w literaturze światowej, jakaś powieść współczesna, zdumiewająca zupełnie cały czas korelację między światem rzeczywistym a imaginacyjnym, między tym boskim a tym trywialnym często, prawda, niskim stylem, ze znajomością tylu rzemiosł. Tam są przecież wszystkie jakieś i przedmioty, i uzbrojenia, i wyposażenia statku. To wszystko jest pisane z jakąś taką niezwykłą znajomością dogłębną szczegółów. Czyli też opisanie świata i encyklopedia. A jednocześnie płynie ta narracja, pełna niespodzianek, pełna zawirowań, prawda? I polityczne, i kryminalne jakieś sytuacje, które się wyłaniają. Byłam olśniona tą lekturą. I z tego względu pomyślałam, skoro już pan chce mnie o coś zapytać, to pewnie powiem o tym. Powiem też może, a może już teraz i na tym się skończy, bo też napisałam taki wierszyk o Ulyssesie, który był pretekstem do powiedzenia tego, że słowo, że wiersz, podobnie jak tam z groty wydostają się ci na grzbietach owiec, żeby przetrwać, to też i to słowo, i ten wiersz chce się taką drogą Ulyssesa wydostać, żeby gdzieś tam jeszcze trwać, przekroczyć ten kontur, prawda? A poza tym doszłam do wniosku też, że właściwie z tą miłością Penelopy i Ulyssesa to rzecz dość zagadkowa, bo w końcu tak, no on szuka pretekstu, żeby tak bezpośrednio szybko do tego domu nie wracać. A właściwie wraca okrężną drogą, szuka ciągle jakichś wybiegów, udaje, że nie wie o tym, a to jednak to jest jego wybór, prawda? Później jest też ta Penelopa, która no niby, czy on umie być wierny. Właśnie, on jest wierny, natomiast o miłości mało wie. On z tą Pirkę, kiedy się znalazł, tą jakąś pełnosmysłową kobietą, która wyraźnie jest nim zafascynowana, a jednocześnie nie jest jakąś taką wiedźmą, którą się mówi, że to zamieniła tych jego przyjaciół wieprza, może, a czy naszych przyjaciół w stanie wojennym, czy naszych przyjaciół nie zamieniają miła jakaś Pirka wieprze i że nie mogliśmy im podawać rąk i gdy mijaliśmy. Może to nie byli tacy znowu przyjaciele. Może ona po prostu uzewnętrzniła ich jakieś. Natomiast opiekowała się. Ja napisałam taki poemacik na temat Kirkę, która w tych zapachu ziół, w tych jakichś temperaturach, pięknych krajobrazach, bryzach kwiatów, zapachu i morza.
jest, kręci się na łóżku bezsenna, bo cały czas marzy o tym, żeby zdobyć, jakoś przytrzymać jeszcze tego Ulyssesa, ale on jest nieczuły na jej urok, na jej wdzięki i ona jedź przyjacielu. Ale mu szykuje już tam gdzieś po drodze, żebyś nim zaopiekowana, więc jest tak, że umie być przyjacielem. To są takie, tam są różne momenty, oczywiście Joyce swoje wybrał i słusznie tak pomyśl prowadził, ja miałam swoje rozważania na temat Ulyssesa i na temat Kirkę i na temat tej kobiety, która tam też odsyła ciągle absztyfikantów, prawda, i co mu pruje, że tylko jakoś, może ona po prostu też nie bardzo była zdolna do miłości, ale do wierności tak, ona też była wierna, a więc tutaj jest właściwie jakiś też dramat ukryty między tą zamianą uczuć płomiennych, miłosnych z tymi uczuciami stałego, wiernego małżeństwa, które jeśli się trzyma tak długo, to może też dlatego, że rzadko ze sobą jest. Prawda? Myślę, że to nie był przypadek, żeśmy się spotkali. No tak, no to tym właśnie bardziej, że te pani odniesienia do dzisiaj są, uważam, rewelacyjne. Także bardzo liczę na to, że... Jest taki monolog, który się zaczyna. Nie czyń mi tego, Kirkę, nie przemieniaj moich przyjaciół w wieprze. No, tak. A my nad wieprzem się, tutaj. Tak, tak. No niestety wieprze się dużo się pozamieniało. Dało się proszę ciepło i cierpliwie myśleć o tym, żebyśmy porozmawiali. Myślę, że... Nie wiem, czy już porozmawiamy, bo ja chyba już z tego wszystko z siebie... Nie. Ja myślę, że pani ma dopiero zaczęła. Usiądziemy sobie nad rzeczką albo na rzeczce i wtedy będzie, jeszcze do tego będzie płynęła ta rzeka. I będziemy się topić, tak? Ja nie umiem płynąć. Ja też nie, tak, tam jest 30 centymetrów wody, także uda nam tak, się no, przeżyć. To już się ocieramy od dna. Niestety susza. No nie wiem, czy to jest pomocne. Na razie. Bardzo dziękuję. Tak, no, czekam na... Odwróciłam się od drzwi, bo to mnie kołci ten Ulyssesa. No, bardzo dziękuję, czekam na ciąg dalszy.